Dzień dobry. Cześć. No cześć. Super. Rowerek sobie postaw. Tak, tam podstawię. Kiedy dostałam scenariusz, to właściwie od razu poczułam, że jest coś bardzo dla mnie interesującego, intrygującego, coś takiego, do czego chciałabym się zbliżyć w tej postaci. Nagle wyłonił się z tego dla mnie obraz kobiety pełnej pasji, ale pasji nie tylko do nauki, ale w ogóle pasji do życia. My jesteśmy przyzwyczajeni do patrzenia na nią jak na taką poważną kobietę naukowca, która w tej sukni zapiętej pod szyję czarnej gdzieś w laboratorium swoim zajmuje się bardzo ważnymi badaniami. I to oczywiście też była prawda, ale to tylko część prawdy o tej niezwykłej kobiecie. Ona łączyła w sobie tyle ról. Z jednej strony rzeczywiście była genialnym naukowcem, kobietą o ścisłym umyśle. Z drugiej strony była bardzo uważną i taką obecną matką. Z trzeciej strony była żoną i w tych swoich związkach była bardzo głęboka. I ta więź z mężczyzną, z partnerem w pracy i w życiu była dla niej również bardzo ważna. To ona zaczęła badania nad promieniowaniem uranu, badania nad rzeczą, która wtedy wydawała się jakoś mało interesująca w ogóle. I kiedy się okazało, że jej badania przynoszą jakieś niezwykłe rezultaty, to Piotr zawiesił swoje badania i przyłączył się do niej. I później pracowali wspólnie. Była taką bardzo silną osobą w tym związku. Pracowała w laboratorium, które mieściło się w starej szopie. Przeciekał tam sufit. Warunki absolutnie nie nadawały się do takiej pracy, a jednak powstały tam największe jej odkrycia. Pracowała nawet bez rękawiczek. I tak sobie zaczęłam wyobrażać, jak ona dotykała tych wszystkich przedmiotów w laboratorium, z jaką precyzją to wszystko się musiało dziać, jednocześnie jaką musiała mieć uważność i delikatność w tych opuszkach. Jak bardzo musiały one być zniszczone przez pracę z tymi radioaktywnymi materiałami. Rzeczy osobiste Marii Skłodowskiej, notatki, ubrania, a także jej ciało pozostaną radioaktywne jeszcze przez 1500 lat. Do dzisiaj jej zeszyty przechowywane są w ołowianych naczyniach w paryskiej Bibliotece Narodowej i zwiedzający muszą podpisać takie oświadczenie, że chcą je obejrzeć na własne życzenie. Była pierwszą kobietą, która zdobyła Nobla, jedyną do dzisiaj kobietą, która zdobyła Nobla dwukrotnie i jedynym w historii naukowcem, który otrzymał Nobla z dwóch różnych dziedzin nauk przyrodniczych. Nigdy nie opatentowała swojego odkrycia. Chciała, żeby służyło wszystkim ludziom. W 2015 roku została uznana przez Szkotów za kobietę dwustulecia, a Brytyjczycy w tym samym plebiscycie przyznali jej drugie miejsce zaraz po Margaret Thatcher. Przyjaźniła się i inspirowała największych naukowców swojej epoki. Einstein powiedział o niej kiedyś, że jest z wszystkich ludzi na świecie jedynym niezepsutym przez sławę człowiekiem. Poczuj chemię do Skłodowskiej.